Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu 22 kwietnia o godzinie 18 na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 61. sesję Rady Gminy Dębe Wielkie. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, jak również zaproszonych gości. A w szczególności witam wójta gminy Dębe Wielkie, pana Krzysztofa Kalinowskiego. Bardzo serdecznie witam panią skarbnik, panią Marię Wojciechowską. Witam serdecznie zastępcę wójta, pana Tomasza Gujskiego. Bardzo serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję sołtysów, jak również radnych elektów. Widzę kilka osób. Bardzo serdecznie witam. Witam również mieszkańców, którzy nas oglądają. Proszę państwa, na chwilę obecną w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu 15 radnych stanowi kworum. Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Odczytam przygotowany na dzisiejszą sesję porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 60. sesji z dnia 28 marca 2024. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie zmian w UPF-ie gminy Dębe Wielkie na lata 2024-35. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dębe Wielkie na rok 2024. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Ruda gmina Dębe Wielkie. Punkt ósmy, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrośla gmina Dębe Wielkie. Punkt dziewiąty, informacje przewodniczącego rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych do wójta i odpowiedziach wójta. Punkt dziesiąty, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt jedenasty, wolne wnioski, informacje. Punkt 12, zakończenie obrad. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi odnośnie zaproponowanego porządku? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu 4. To jest przyjęcie protokołu z 60. sesji z dnia 28 marca 2024. Czy są jakieś uwagi odnośnie tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt to jest projekt uchwały w sprawie WPF-u. Uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer FK 58.0007.542.2023 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2024-35 wprowadza się następujące zmiany. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębe Wielkie na lata 2024-35 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF-u otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj macie państwo stosowne tabele jak zwykle. Przejdziemy do objaśnień.
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2024 dokonano zmian, następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie. Dochody ogółem zwiększono o 693 176 zł 37 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 545 złotych 69 groszy, dochody majątkowe zwiększono o 553 630 złotych 68 groszy. Wydatki ogółem zwiększono o 891 611 złotych 32 grosze, z czego wydatki bieżące zwiększono o 112 588 031 groszy, a wydatki majątkowe zwiększono o 779 023 złote 1 grosz. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi minus 7 367 702 zł 91 groszy. Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie. Pierwsze, przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 198 434 złote 95 groszy i po zmianach wynoszą 9 896 702 złote 91 groszy. Dwa, rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie. Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Dęby Wielkie spełnia relację, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2023, jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Dęby Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Cyberbezpieczny samorząd zmieniono nazwę przedsięwzięcia na podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Gminy Dęby Wielkie oraz zmniejszono łącznie nakłady ogółem. Limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 56 795 zł. 2. Remont ulicy 103 Batalionu Strzelców w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dęby Wielkie. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 166 883,69 zł. 3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrówkania. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 5000 zł. Modernizacja ulicy Nadrzecznej w Rudzie miejscowości w gminie Dęby Wielkie. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5000 zł. I to samo mamy w punkcie 5. Modernizacja ulicy Zielonej, poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dęby Wielkie, Batalionu Parasa, ulica Pranzyńskiego, ulica Kosmiczna, ulica Olesiń, ulica Brukowa, Ruda, droga prowadząca do miejscowości Teresław. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Kościelnej, skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej w kierunku zachodnim w miejscowości Dęby Wielkie. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5000 zł. Przebudowa ulicy Pałacowej w Olesinie. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 10 tysięcy zł. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Parkowej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dęby Wielkie. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3000 zł. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF-u stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF-ie zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. To tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Prosiłbym w takim razie o opinię Komisji Budżetu. Panie Przewodniczący, Komisja Budżetu analizowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Dęby Wielkie w dniu 15 kwietnia. No, uchwała, tak jak wynika z jej treści, przede wszystkim dostosowuje wydatki i dochody do zmian w uchwale budżetowej, którą za chwilę będziemy rozpatrywać. Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do uchwały budżetowej. Uchwala się, co następuje. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 84 105 328 złotych 27 groszy, w tym dochody bieżące. 65 milionów 5264 zł 1 grosz. Dochody majątkowe 19 milionów 100 064 zł 26 groszy. Wprowadzone zmiany w planie dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 91 473 031 18 groszy, w tym wydatki bieżące 62 801 559 złotych 43 grosze, wydatki majątkowe 28 671 471 złotych 75 groszy. Wprowadzone zmiany w planie wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 po zmianach określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały. Wykaz wprowadzonych zmian w planie wydatków inwestycyjnych określa tabela nr 3a do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Treść paragrafu 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 367 702 91 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, to jest niewykorzystanymi środkami z funduszu pomocy przeznaczonymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 10 877 zł 72 grosze. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 354 225 zł 56 groszy. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3 2559 zł 63 grosze. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 9 876 702 zł 91 groszy, a łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 2 509 000 zł. Przychody i rozchody budżetu 2024 po zmianach określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 7.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie również prosiłbym przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji. Przewodniczący, przedmiotowa uchwała również była analizowana przez Komisję Budżetu podczas posiedzenia w dniu 15 kwietnia bieżącego roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Po analizie projektu uchwały Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować Radzie podjęcie uchwały, tym bardziej, że zmiany, które są wprowadzane, głównie dotyczą wprowadzania środków pozyskanych w ostatnich tygodniach. No i tutaj po prostu różne przesunięcia, zmniejszenia na różnych zadaniach mają na celu po prostu uzupełnienie wkładu własnego do tych nowych przedsięwzięć i zadań. Także jeszcze raz Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatę nabycia nieruchomości położonych w obrębie Ruda, gmina Dęby Wielkie. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Ruda, gmina Dęby Wielkie, które powstaną z podziału działek ewidencyjnych o numerach 330 na 5, na 6, na 4, na 2, 331 na 1, na 2, 627, 629, 650, 336 na 3, 337 na 3. W części oznaczonej kolorem zielonym w załączniku do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi ulicy Wspólnej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 372, obręb Ruda, gmina Dęby Wielkie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 3. Nabycie przedmiotowych nieruchomości nastąpi w formie aktów notarialnych, których koszt pokryje gmina Dęby Wielkie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu w załączeniu mamy mapkę z tym kolorem zielonym, o, to jest ten obszar, o który będzie poszerzona ulica Wspólna. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie prosimy przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska o opinię. Komisja Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, bo jak wiadomo, te działki potrzebne nam są na poszerzenia drogi, bo tak nie dla niezorientowanych, to żebyśmy mogli tworzyć te drogi asfaltowe, to najpierw musimy właśnie pozyskać działki na poszerzenie. Dziękuję bardzo. Do odpowiedniego standardu szerokości. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chroszla, gmina Dęby Wielkie. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, która stanowi działka ewidencyjna nr 530, obręb Chroszla, gmina Dęby Wielkie, oznaczonej kolorem pomarańczowym w załączniku do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi ulicy Konwaliowej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 240, obręb Chroszla, gmina Dęby Wielkie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 3. Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt pokryje gmina Dęby Wielkie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu również jest stosowna mapka, to dotyczy jednej działeczki. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Również prosiłbym o opinię komisji. Komisja Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest informacje przewodniczącego rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych do wójta i odpowiedziach wójta. W okresie międzysesyjnym nie było takich zapytań. Kolejny punkt, sprawozdanie z działalności w okresie wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, ostatnia sesja Rady Gminy Tępe Wielkie miała miejsce 28 marca. Był to też czas taki przedświąteczny, przed świętami Wielkiej Nocy. Natomiast oczywiście tutaj w Urzędzie Gminy pracowaliśmy przede wszystkim, oprócz tej takiej bieżącej działalności, nad przetargami, które zostały ogłoszone w ciągu ostatniego miesiąca, czy dwóch miesięcy, czy półtora miesiąca. I tak, z takich ważniejszych spotkań 5 kwietnia brałem udział w powiatowych targach pracy w Mińsku Mazowieckim. Była to kolejna jak gdyby impreza, gdzie przedsiębiorcy również z naszej gminy wystawiali się, aby pozyskać nowych pracowników. No, z tym jest, szczerze mówiąc, coraz trudniej. A młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi, wszyscy poszukujący pracy mogli tego swojego przyszłego pracodawcę znaleźć. 8 kwietnia brałem udział w spotkaniu grupy członkowskiej Banku Spółdzielczego oddział w Tępem Wielkim. Tutaj prezes pan Jacek Lipiec przekazywał informację o tym, że Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim ma się generalnie dobrze. Kolejny rok z rzędu wypracowuje nadwyżkę i zysk. Ma też zamiar inwestować w lokale, między innymi kolejne inwestycje tutaj w lokal oddziału Banku Spółdzielczego w Dębem Wielkim. A w tym roku, przypomnę, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim obchodzi stulecie swojej działalności. W związku z tym już od właściwie dwóch miesięcy tutaj uczestniczy również finansowo w imprezach organizowanych przez gminę Dębę Wielkie. 10 kwietnia brałem udział w posiedzeniu zarządu lokalnej grupy działania ziemi mińskiej, gdzie były omawiane przede wszystkim zmiany lokalnej strategii rozwoju, dostosowujące ją tak, żeby tutaj gminy i w ogóle beneficjenci z terenu powiatu mińskiego mogli w tej najbliższej perspektywie pozyskiwać środki zewnętrzne właśnie w ramach tej grupy. 12 kwietnia podpisaliśmy najpierw z panią skarbnik umowę dotacji z wojewodą mazowieckim na remont, czy właściwie dotacji na remont ulicy 103 Batalionu Strzelców, a później tego samego dnia podpisaliśmy umowę z firmą Bogmar na już roboty. I tutaj wykonawca, pomimo tego, że ma 6-miesięczny termin na wykonanie tej umowy i zrealizowanie zadania, to zapowiedział, że będzie chciał to wykonać dużo wcześniej, w miesiącach lipiec i sierpień. 13 kwietnia brałem udział w nadaniu sztandaru i imienia cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej pierwszemu liceum ogólnokształcącemu PUL w Dębem Wielkim. Gratuluję bardzo dobrze przygotowanej uroczystości przez to nasze liceum mundurowe. Szkoła jest jakby z nami już od kilku lat. W ubiegłym roku był pierwszy rocznik absolwentów. W tym roku, dosłownie w ten najbliższy piątek, będziemy żegnać kolejny rocznik. Szkoła się rozwija, w tej chwili posiada już, czy kształci około setki młodych ludzi i bardzo serdecznie gratuluję całego wydarzenia przeprowadzonego naprawdę na wysokim poziomie. Zresztą tutaj obecni goście
byli pod wrażeniem wyszkolenia tej naszej młodzieży, także wielkie podziękowania i gratulacje dla dyrektora pana Mariusza Księżopolskiego. 14 kwietnia Gmina Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim, oczywiście Gmina Dęby Wielkie razem z komendantem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej zorganizowaliśmy obchod bitwy pod Dębem Wielkim z Powstania Listopadowego. Jak zwykle właśnie Żandarmeria Wojskowa mocno się włączyła w to dzieło, ale również grupy rekonstrukcyjne, tutaj nasi lokalni historycy. Także bardzo dziękuję wszystkim za obecność, przede wszystkim za uhonorowanie żołnierzy Powstania Listopadowego. Też mieszkańcom, którzy przybyli na tą uroczystość, myślę, że można było się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy właśnie z historii tutaj naszej gminy, naszego terenu. kwietnia brałem udział między innymi w połączonych komisjach Rady Gminy. 17 kwietnia Polska Spółka Gazownictwa zorganizowała tutaj we współpracy z Gminą Dęby Wielkie spotkanie w hali sportowej poświęcone możliwości przyłączenia do sieci gazowej, która w tej chwili jest, jak gdyby, której budowa jest w trakcie ogłoszonego przetargu. W tej chwili Polska Spółka Gazownicza ogłosiła przetarg na dwa odcinki, to jest od właściwie Chrośli do kościoła w Dębem Wielkim i drugi odcinek wzdłuż Choszczówki Stojeckiej po stronie południowej drogi krajowej nr 92. Chociaż zaproszeni też byli mieszkańcy m.in. z Chrośli, ponieważ po tych pierwszych dwóch odcinkach Polska Spółka Gazownictwa planuje rozbudowę tej sieci i było to pierwsze spotkanie, myślę, że z cyklu. Następne spotkanie będzie jak gdyby poświęcone kolejnym miejscowościom, które mamy nadzieję w najbliższym czasie jak gdyby tą sieć gazową dostaną. I po wielu, wielu latach oczekiwania no widać tutaj jakieś realne działania Polskiej Spółki Gazowniczej. Mam nadzieję, że one się skończą sukcesem. Zapowiedź pani dyrektor oddziału warszawskiego była taka, że te pierwsze dwa odcinki zostaną wybudowane jeszcze w tym roku. Natomiast następne odcinki będą budowane po pierwsze po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić w ciągu 2-3 miesięcy. I po drugie, po przeanalizowaniu tutaj opłacalności finansowej. Więc bardzo duża prośba do mieszkańców, tych, którzy zamierzają przyłączyć się do sieci gazowej, żeby złożyli wnioski o warunki przyłączenia. Najlepiej bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa, ewentualnie tutaj do nas, do sekretariatu, i my przekażemy te wnioski właśnie do PSG. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważne, żeby wszyscy zainteresowani ten wniosek złożyli, no bo od tego będzie zależało też, czy ta sieć będzie dalej rozbudowywana. Dziękuję tutaj bardzo serdecznie swojemu zastępcy, panu Tomaszowi Gujskiemu, za zorganizowanie tego spotkania. No i liczymy, że ta współpraca z PSG w tej chwili się będzie układała już tylko lepiej. 18 kwietnia brałem udział w posiedzeniu Gminnej Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, gdzie omawialiśmy bieżącą działalność tutaj urzędu w zakresie opieki nad zwierzętami, ale również planowane działania, jak chociażby akcję chipowania, która będzie towarzyszyła naszej dębenotce, czyli już tradycyjnej, można powiedzieć, imprezie organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim. W tym roku będzie to piątek 24 maja i w ramach tej akcji chipowania będzie można nieodpłatnie zaczipować swojego psa. W tej chwili dogrywane są szczegóły, one się pojawią na
plakatach i na informacji na naszych portalach społecznościowych. Rozpoczęła się też już akcja kastracji zwierząt właścicielskich. Gmina Dęby Wielkie na ten cel pozyskała dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. W sobotę 20 kwietnia najpierw tutaj wspólnie z grupą mieszkańców wziąłem udział w akcji rzeka, czyli w sprzątaniu tutaj na brzeży, można powiedzieć, rzeki Mieni. Także dziękuję z jednej strony tutaj Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Zakładowi Komunalnemu w Dębem Wielkim za jakby przygotowanie tego wydarzenia, tej akcji. No i oczywiście wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w niej udział. I z tego, co słyszałem, również tego dnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach zorganizowali sprzątanie górek i jeszcze któreś z miejscowości, tyle tylko teraz mi wyleciało z głowy. Także bardzo serdecznie dziękuję również tutaj mieszkańcom Górek i innych miejscowości, którzy się włączają w podobne tego typu akcje. 20 kwietnia również brałem udział w bardzo miłej uroczystości. To był jubileusz Brylantowych Godów, 75-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili pani Irena i Bolesław Gruba z Olesina. Jak gdyby została odprawiana przez naszego proboszcza msza święta. Jubilaci uważam jak na swój wiek w bardzo dobrym zdrowiu wzięli udział w tej uroczystości, oczywiście otoczeni rodziną. Także bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i tutaj wspólnie z panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, panią Małgorzatą Gańko, złożyliśmy im podziękowania i gratulacje. Także dziękuję też bardzo serdecznie rodzinie za uhonorowanie właśnie państwa Ireny i Bolesława. 75-lecie zawarcia związku małżeńskiego naprawdę zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Gmina Dęby Wielkie co roku organizuje taką uroczystość związaną ze Złotymi Godami, czyli 50-leciem pożycia małżeńskiego. Wtedy też występujemy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych jubilatów odznaczeniami państwowymi. Czasami zdarzają się jubileusze 60-lecia, natomiast 75-lecie po raz pierwszy. Nasz ksiądz proboszcz też powiedział, że nigdy nie spotkał się z takim jubileuszem. I 20 kwietnia również brałem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim. 22 kwietnia, czyli dzisiaj, podpisaliśmy umowę na budowę kolejnej drogi. Tym razem jest to przebudowa ulicy Kosmicznej w Dębem Wielkim. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, nowa podbudowa i nawierzchnia z kostki brukowej na tej ulicy. Gmina Dęby Wielkie pozyskała na ten cel dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 60% kosztów. Tutaj również termin wykonania umowy to jest październik bieżącego roku, natomiast wykonawca zapowiedział, że już w drugim tygodniu maja rozpocznie tutaj tą przebudowę, która powinna potrwać około 2 miesięcy. Także tutaj prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu drogowym, no ale dzięki tej inwestycji na pewno ten poziom życia przy tej ulicy się poprawi. Jeszcze kilka takich ogłoszeń. Bardzo mi miło Państwa poinformować, że Gmina Dęby Wielkie będzie brała udział w programie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach którego w 10 gminach w całym województwie mazowieckim, więc uważam, że to jest duże dla nas wyróżnienie, zostanie wykonana analiza potencjału organizacji spółdzielni energetycznych.
Mamy nadzieję, że jak gdyby to opracowanie też pomoże nam taką spółdzielnię założyć na terenie naszej gminy. Prace mają ruszyć jeszcze tak na dobrą sprawę w kwietniu. I bardzo serdecznie dziękuję tutaj swojemu zastępcy panu Tomaszowi Bujskiemu za jak gdyby zgłoszenie gminy. No i tutaj również zastępca będzie brał taki czynny udział właśnie w tym projekcie. Informuję również, że w trakcie są postępowania przetargowe dla kilku kolejnych dróg. To jest między innymi przebudowa ulicy Brukowej, strona północna i południowa, przebudowa ulicy Długiej w Aleksandrówce, przebudowa mostu w ulicy Batalionu Parasol w Dębem Wielkim i budowa drogi w Choszczówce Stojeckiej. Liczymy, że podpisanie umów w tych zadaniach nastąpi w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Przypominam też, że w przyszłym tygodniu będziemy obchodzić po raz kolejny jak gdyby ważne święta, oczywiście 1 maja Święto Pracy, ale 2 maja Święto Flagi. Bardzo proszę wszystkich mieszkańców o to, żeby jak najliczniej dali wyraz jakby swojemu patriotycznemu podejściu do sprawy i wywiesili biało-czerwone dumne flagi. Poproszę, żeby te biało-czerwone flagi były zgodne z, jak gdyby z odpowiednią ustawą, żeby także jest to dwa płaty, biały i czerwony, bez żadnych dodatkowych napisów typu Polska albo jakichkolwiek innych. Przypominam też, że flaga Polski, tak, której my powinniśmy używać, to jest też flaga bez godła, bo godło jest flaga z godłem jest zarezerwowana dla statków, znaczy w ogóle dla statków w postaci bandery. Absolutnie też nie jest flagą narodową, jeżeli jak gdyby na tym płacie godło jest umieszczone po środku, tak? Też się spotyka takie pseudoflagi. Proszę też bardzo mieszkańców o to, żeby ta flaga była jak gdyby zawieszona w sposób właściwy, czyli ona powinna być zawieszona na drzewcu, nie na gałęzi, nie na bramie, nie na ogrodzeniu, nie bezpośrednio na jakiejś barierce, tylko powinna być zawieszona właśnie na drzewcu. Tak przewiduje ustawa. No i chciałbym, żeby naprawdę tych biało-czerwonych flag zrobiło się na terenie naszej gminy jak najwięcej. No i oczywiście 3 maja będziemy obchodzić po raz kolejną właściwie rocznicę uchwalenia konstytucji. 3 maja również zachęcam do jak gdyby uczczenia tego najważniejszego aktu prawnego. Przypomnę tylko, że pierwszej konstytucji uchwalonej w Europie i drugiej konstytucji uchwalonej na świecie po tej amerykańskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, informacje. Czy są jakieś sprawy? Proszę bardzo. Tak ogólnie, proszę państwa, to tak nawet 19 latach urzędowania w tej gminie chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu koledze od sportu, który tu jest, za to, żeśmy ten sport wspierali. Panu Andrzejowi, który uczył mnie kiedyś, jak być zastępcą przewodniczącego Rady Gminy. No i wszystkim osobom. No tak się zeszło, no co, nie ma co, takie życie. Mojemu koledze przewodniczącemu. Państwu sołtysom, którzy no nieraz musiałem się ścierać z niektórymi, ale mam nadzieję, że zostanę dobrze zapamiętany. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, więc na pewno nie będę kandydował na rok najgłębiej. Życzę państwu samych sukcesów, a przyszłym radnym ruszenia z kopyta. Muszę sobie tylko te pasy bezpieczeństwa założyć u siebie w hotelu, jak będę oglądał telewizję, żeby nie ruszyło.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Tak, ja zapomniałem, także ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę, co czyniłem na, wydawało się wtedy ostatniej sesji. Dzisiaj się spotkaliśmy przede wszystkim po to, nadprogramowo. Tak, żeby podjąć te uchwały budżetowe i żeby te przetargi, które są w trakcie, mogły być rozstrzygnięte. Oczywiście gratuluję jak gdyby wszystkim, którzy zostali wybrani przez mieszkańców gminy Dębe Wielkie, do Rady Gminy Dębe Wielkie. Ja również dziękuję osobiście za głosy oddane na moją skromną osobę. No i gratuluję w ogóle wszystkim kandydatom, czy na radnych, czy na wójta, jak gdyby wyników, które osiągnęli. Przed nami bardzo dużo wyzwań, ale o tym to myślę, że już na pierwszej i kolejnych sesjach nowej Rady Gminy. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Działalność, nie odbiera śmieci z miejscowości Otwock. Otwock w trybie interwencyjnym ogłosił przetarg na innego wykonawcę. I jest taka informacja, że są środki, które są przeznaczone na renowację takich terenów zdegradowanych, w tym również na likwidację takich nielegalnych wysypisk, bo z tego, co Pan Wójt mówił, to wysypisko jest nielegalne. No i patrząc w dokumenty, również tam no wiele to wszystko sprawia do życzenia. Są środki, do 26 kwietnia należałoby złożyć wniosek. Czy Pan Wójt to rozważa? Bo warto pomyśleć, żeby jakieś podjąć działania, aby w przyszłości ten nasz budżet gminy nie był obciążony. No, dobrze wiemy, że każdy będzie chciał się pozbyć tego problemu i nie przejąć odpowiedzialności za to. Znaczy tak, może od początku. Po pierwsze, jak gdyby no, sprawdzamy, jak sytuacja się rozwija. Ja byłem w Waleczynie, obejrzałem, jak to wygląda w czwartek albo piątek, nie pamiętam dokładnie. Teraz tak, sytuacja wygląda tak, że zdecydowana większość odpadów jest zgromadzona na dwóch działkach, to jest 351 i część działki 352, w części, dla której jest wydane zezwolenie na zbieranie odpadów. Teraz zgodnie z ustawą o odpadach, tak na dobrą sprawę, kompetencją samorządu województwa mazowieckiego, czy marszałka dokładnie rzecz biorąc, jest, jeżeli firma rzeczywiście jak gdyby będzie podlegała likwidacji, albo, co jest też drugą możliwością, zostanie uchylone zezwolenie na zbieranie odpadów przez marszałka województwa mazowieckiego, bo on też ma prawo do tego, to wtedy marszałek gdyby jest zobowiązany do wezwania firmy do usunięcia odpadów. A jeżeli się to w określonym czasie, jeżeli się to nie stanie, to wtedy powinien jak gdyby samorząd województwa mazowieckiego usunąć te odpady. Mówię o części, która, na którą jest wydane zezwolenie. I tam jest, myślę, że 90 parę procent jak gdyby tych wszystkich odpadów, które znajdują się w tamtym miejscu. I teraz tak, po pierwsze, chyba w marcu, na początku marca informowaliśmy tutaj samorząd województwa mazowieckiego o tym, że tam już w tej chwili mieliśmy już potwierdzenie, dochodzi do nielegalnego składowania czy zbierania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, a po drugie do przetwarzania odpadów. I te dwie informacje powinny w mojej ocenie spowodować, że samorząd województwa mazowieckiego powinien wszcząć postępowanie. Z drugiej strony otrzymaliśmy już kopię protokołów z kontroli, która miała miejsce i była przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I mogę na razie tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście GIOŚ potwierdził, że były tam
Znaczy inaczej, że te protokoły kontroli zawierają bardzo dużo nieprawidłowości. I teraz dzisiaj zostało wszczęte przeze mnie postępowanie odnośnie tej części, na którą nie było wydanego zezwolenia. Tam znajdują się w tej chwili niewielka ilość odpadów biodegradowalnych i dopiero po stwierdzeniu formalnym w postępowaniu administracyjnym, że jak gdyby tam te odpady się znajdują, bo to też się może zmieniać, jaka jest ilość tych odpadów, po wezwaniu firmy do jego usunięcia, no jak gdyby de facto ten obowiązek usunięcia z tej części będzie ciążył na nas, ale tylko z tej części nie objętej zezwoleniem. Natomiast nie możemy tego zrobić bez przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Gdyby w tym terminie, no ciężko mówić, o którym Pani powiedziała, ciężko mówić o złożeniu wniosku, no bo do wniosku też musimy mieć określoną ilość odpadów. A tak jak powiedziałem, tam sytuacja jest dynamiczna, postępowanie zostało wszczęte dzisiaj i na pewno chwilę jeszcze to potrwa. Natomiast jak najbardziej zależy mi na tym, żeby te odpady zostały stamtąd usunięte. Działań i procedur, tak? I nie będziemy mogli skorzystać z tego. A czy jest taka też możliwość, ponieważ na naszym terenie również są jakieś gromadzone odpady, które zostały przerośnięte w lasach, czy może tutaj widział Pan Wójt jakąś możliwość uprzątnięcia takich okolic, aby skorzystać z tych środków? Takie troszeczkę mniejsze wyzwanie. Znaczy tam, gdzie mieliśmy, ponieważ mieszkańcy też zgłaszają takie miejsca, to było chociażby jedno miejsce w Górkach, notabene jakieś, nie wiem, chyba ze 2 lata temu. Było też takie jedno miejsce zgłoszone w Kątach Goździejewskich w lesie. My staramy się jak gdyby usuwać to na bieżąco po zgłoszeniach. Dzisiaj sobie nie przypominam, żeby było takie zgłoszenie od mieszkańców, które jest jak gdyby niezałatwione. Natomiast oczywiście jak gdyby zwrócę tutaj pracownikom jeszcze uwagę, żeby przeanalizowali te wiadomości od mieszkańców. Tak, poproszę i zobaczymy, jeżeli się będą kwalifikować. Poproszę jakby albo mailowo na sekretariat, ewentualnie do Pani Kierownik Małgorzaty Tkaczyk, pokój 48. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Sołtys. Znaczy tak, taki termin jest ustalony z firmą. Mam nadzieję, że firma dotrzyma tego terminu, ma jeszcze nieco ponad tydzień, tak? Dobrze liczę. Do końca kwietnia, czyli do 30 kwietnia. Znaczy tak, tak jak Pani w marcu została przeprowadzana ta ponowna kontrola po inwestycji i właśnie jak gdyby na tej kontroli został po pierwsze ustalony zakres, a po drugie termin realizacji. Tak jak mówię, byli pracownicy tam na miejscu, oglądali to wszystko, zostało to wynotowane, ale jak najbardziej przypomnę jeszcze jutro, żeby tutaj firmę jak gdyby przypilnować. Ale to termin jest do końca kwietnia. Nie, przepraszam, ja nigdy nie mówiłem, że do końca marca. Mówiłem tylko, że w marcu będzie kontrola ponowna wykonania, także nigdy nie mówiłem, że do końca marca będzie wykonana. To w takim razie proszę mi odesłać, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Czy są jeszcze jakieś sprawy? No proszę bardzo. Powiatowa, to gmina jeszcze. To jest gmina w tym miejscu? Tak, Poniatowskiego i w lewo w Partyzantów to jest, czyli to jest ulica Partyzantów. To jest gmina. Dobrze, okej. Okay. Może dojść do uszkodzenia samochodu, więc... Dobrze, już piszę do pracownika jak najbardziej.
Czy są jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam dzisiejszą sesję. Bardzo dziękuję.